Pierwsze regionalne prezentacje muzealne to oryginalny, nowatorski pomysł zarządu muzeum, które mają się odbyć już 29 września. Takiej imprezy właściwie nie było, przynajmniej nie wiadomo nam tutaj w środowisku dolnośląskim, żeby taka impreza była już gdzieś realizowana. No cóż, chcielibyśmy pokazać Wałbrzyszanom, że w najbliższej okolicy jest wiele muzeów, które warto odwiedzić, że Dolny Śląsk czy region wałbrzyski to są nie tylko walory turystyczne, to nie są tylko piękne góry, to nie są tylko pałace, ale też jest całe mnóstwo muzeów, które gromadzą często wyjątkowe zbiory. W większości są to muzea, które posiadają pewien konkretny profil, czyli zbierają eksponaty związane z pewną dziedziną, czy to historii, czy sztuki. No, uznaliśmy, że warto, żeby Wałbrzych stał się takim miejscem, w którym te wszystkie muzea mogłyby się po prostu pokazać, gdzie mogliby przedstawiciele tych muzeów przyjechać, no i zachęcać mieszkańców Wałbrzycha, ale nie tylko, bo przecież sporo także jest przyjezdnych, do odwiedzenia tych swoich placówek. To jest no, kreowanie swego rodzaju mody na odwiedzanie muzeów, czegoś, co w Europie i w Polsce również funkcjonuje od ładnych paru lat. Muzea się zmieniają, zmienia się wygląd muzeum, zmienia się sposób ekspozycji. Chcielibyśmy w ten trend, w tą modę się włączyć i pokazać, że również tutaj w odległości godziny, półtorej godziny jazdy samochodem od Wałbrzycha również takie muzea są, do których warto zawitać. No może szczególnie teraz jesienią, kiedy nie czas na wycieczki, na łono natury, ale właśnie odwiedzanie takich ciekawie turystycznych miejsc. W prezentacjach ma wziąć udział wiele muzeów z okolic Wałbrzycha i nie tylko. Poza samym miastem Zielonego Dębu zaprezentują się skansny Skarpacza, Jeleniej Góry, Jawora czy Doszników Zdroju. Organizatorzy chcą zagospodarować część rynku oraz ulicę Gdańską, aby na niej rozstawić stoiska, na których zaproszone muzea będą prezentować swoje zbiory. Założeniem było, żeby to były muzea z terenu Dolnego Śląska, więc oczywiście region wałbrzyski czy te najbliższe okolice tak, ale mamy też muzeum i z Jawora, i z Jeleniej Góry, i z Kłodzka, i z Głogowa, i muzea spod Wrocławia. Także właściwie tak, objęliśmy zasięgiem działania czy zaprosiliśmy muzea właściwie z terenu całego Dolnego Śląska. Czy cały kraj, no nie wiem, byłoby fajnie, żeby któraś edycja rzeczywiście miała aż taki zasięg, chociaż no, ideą jest właśnie pokazanie, że tu w najbliższej okolicy Wałbrzycha jest co oglądać. To jest takie przedsięwzięcie, które adresowane jest do naszych odbiorców, do wszystkich naszych odbiorców i praktycznie powodzenie tej imprezy dotyczy nas wszystkich, którzy będą brali udział w tym przedsięwzięciu. Na czwartek 29 września organizatorzy poza muzealnymi wystawami zaplanowali możliwość obejrzenia artystycznych wyrobów rzemieślniczych wykonanych przez wielu zaproszonych artystów. Poza tym odbędzie się wielki rebus muzealny, który ma sprawdzić wiedzę wszystkich uczestników pierwszych regionalnych prezentacji muzealnych. Będziemy mieli prezentacje, będziemy realizować warsztaty czerpania papieru, będziemy mieli także ciekawe stoiska z rzemiosłem i z twórczością artystyczną, ze sztuką współczesną. Będziemy mieli także konferencję, na którą serdecznie zapraszam, z udziałem pracowników Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a także taką grę, do której rozwiązania serdecznie zapraszam, wielki rebus muzealny od godziny 12 do 13.30 w sobotę 29 września, a całe prezentacje trwają od 11 do 16. Do akcji włączyło się Biuro Promocji Urzędu Miasta, a patronat honorowy nad imprezą objął prezydent Roman Szołemej. Miasto Wałbrzych współfinansuje pierwsze regionalne prezentacje muzealne, a dzięki temu projektowi chce wspomóc Centrum Aktywności Lokalnej, które od kilku lat nie jest w dobrej kondycji finansowej.